Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Tak wiele emocji zrodziło się w Piotrze i Janie, kiedy usłyszeli od Marii Magdaleny, że Pan zmartwychwstał. Natychmiast z wieczornika wyruszyli w stronę grobu. I każdy z nich biegnie własnym rytmem, naznaczonym piękną wiernością w sytuacji Jana, albo bólem trzymania się z daleka od Pana w sytuacji świętego Piotra. Mamy świadomość, że Piotr był obciążony winą, natomiast Jan niesiony wierną miłością, bo przecież był pod krzyżem na Golgocie z Matką Jezusa. Zobaczmy, że wierność daje siłę, wierność uskrzydla, wierność otwiera na przyjęcie prawdy, jaką jest zmartwychwstanie. Jest w nas zarówno poczucie winy, jak też i odwaga. I z takimi doświadczeniami, które w nas walczą, my chcemy wejść do grobu Jezusa, aby ujrzeć i uwierzyć. Niezwykle ważne jest to, żeby te doświadczenia, które w nas są zgromadzone, lęku, obawy, niepewności, żeby to wszystko złożyć w grobie Jezusa, objąć tajemnicą zmartwychwstania. Chcemy przeżyć prawdę o tym, że miłość upokorzona, umęczona, niepodobna ani do człowieka, ani do Boga, że ta miłość zabita prawdziwie zmartwychwstała. Chcemy przeżyć tę prawdę dzisiaj. Jezus w swojej misji postawił na ludzi słabych. Zobaczmy, Piotr, ten pierwszy papież, był człowiekiem niezwykle słabym. Jezus nie wycofał swojego zaufania do niego. Zgodził się na to, żeby był pierwszym między równymi. Jezus postawił na ludzi słabych, których wiara została zmieciona jednym podmuchem lęku o własne życie. My, kiedy się boimy, jesteśmy w stanie wyprzeć się Pana Boga, odejść od Niego, zbuntować się wobec tego, co mówi. Jan jest uczniem, któremu Jezus powierzył osobę matki. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg daje wielkie skarby w nasze ręce, choć do nich nie dorastamy. Bóg daje nam misję, która przekracza nasze możliwości. Dlaczego tak jest? Dlatego, że On jest z nami. On jest w nas. Nie musimy się niczego obawiać. Czym jest miłość Boga do nas? To jest oddanie życia w ręce tych, którzy są bardzo słabi i mogą zawieść. Jezus nie buduje na mocnych, ale jak widzimy chociażby z tego tekstu Ewangelii, na słabych, na lękających się o siebie, zatroskanych bardziej o własne sprawy niż o sprawy Boże. Sytuacja chociażby Marii Magdaleny czy Piotra. Wiara Piotra i Jana to nie wiara herosów, podobnie jak i nasza. Nie jesteśmy mocnymi w wierze. Jesteśmy słabi. Ale tam, gdzie uświadamiamy sobie prawdę o nas, kiedy jest w nas taka pokora i uczciwość oceny własnego życia,
Bóg nas wspiera. Jesteśmy w stanie więcej uczynić, niż to sobie nawet wyobrażamy, potrafimy wyobrazić. Piotr i Jan potrzebowali siebie nawzajem, aby wejść do pustego grobu. Oni razem weszli, razem uwierzyli. My potrzebujemy wspólnoty wierzących, aby uwierzyć. Wydawało się, że Jezus poniósł porażkę. Jednak to Jego życie, jakby wypełnione jedynie porażkami, zostaje ukazane przez Boga jako droga prowadząca do celu. Wszystko, co przeżywamy z Chrystusem, także porażki, także upadki, także nasz grzech, prowadzi nas do nieba. Prowadzi to wszystko do zwycięstwa, bo w Nim żyjemy, w Nim zwyciężamy. Podobnie jak Piotr i Jan, biegniemy w naszym życiu raz szybciej, innym razem wolniej. My czasem uciekamy przed Panem Bogiem, a po jakimś czasie, nawet po małej chwili, już do Niego powracamy, wyznając jak Piotr: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.